Witam Państwa, kolejny odcinek cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj jest z nami Kajetan Rajski, redaktor naczelny kwartalnika Wyklęci. Ja tutaj mam numer akurat z kwietnia, kwiecień-czerwiec 2018 roku o księżach niezłomnych. Kajetanie, dlaczego Ty jako młody człowiek z Krakowa zająłeś się akurat tym tematem? Dzień dobry. Na początku bardzo chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie i że możemy o tym porozmawiać, o temacie właśnie powojennego podziemia niepodległościowego. Mogę powiedzieć, że no, mój rocznik to 1994 rok, czyli w pewien sposób jestem takim efektem tego zainteresowania tematem żołnierzy wyklętych, które pojawiło się mniej więcej od 2010, 11, 12 roku. I należę po prostu do tego pokolenia, ludzi, którzy tym tematem w sposób bardziej lub mniej zaawansowany się zainteresowali i o pamięć żołnierzy wyklętych chcieli, chcą się upominać. Ale to jest tak, co innego się interesować, co innego nosić, wiesz, bluzę z kapturem ze znakiem na przykład Polski Walczącej, bo to było modne, ewentualnie skandować na meczach. Za to chwała wszystkim kibicom w całej Polsce, którzy jako pierwsi publicznie zaczęli przywracać w sposób odważny pamięć o żołnierzach wyklętych, kiedy to było niemodne, kiedy Gazeta Wyborcza szkalowała antykomunistyczne podziemie niepodległościowe. A co innego już, Kajetanie, jednak wydawać pismo, czyli pochylić się nad tematem w sposób dużo bardziej skrupulatny i rzetelny. Pełna zgoda. To był pewien oczywiście proces, który rozpoczął się, którego źródła mogę jeszcze zauważyć w 2004 roku, kiedy trochę ze względów rodzinnych miałem zaszczyt wziąć udział we mszy świętej na hali Łabowskiej w Beskidzie Sądeckim, gdzie ukrywał się przez pewien czas oddział Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców z kapelanem ojcem Władysławem Gurgaczem. Wtedy było bardzo niewielkie środowisko, które na tę mszę przyjeżdżało. Pierwsza sobota września, to był właśnie wtedy 2004 rok, więc jakby ten temat żołnierzy wyklętych w pewien sposób, kim byli, choć może jeszcze to określenie wtedy w 2004 roku, ono oczywiście już istniało, bo ono istniało od lat 90., ale po prostu mówiło się o antykomunistycznym podziemiu, partyzantce antykomunistycznej, w jakiś sposób już istniało. Istniały takie pseudonimy, nazwiska jak Zygmunt Szendzielarz-Łupaszka czy Witold Pilecki. W dziś 2006-2007 roku Danuta Siedzikówna Inka. Natomiast mogę powiedzieć, że wprowadzenie ustawowo Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w 2011 roku stało się takim motorem do głębszego zainteresowania się tym tematem. I w 2013 roku, będąc świeżo po maturze, a współpracując z różnymi redakcjami, między innymi wówczas współpracowałem z Gazetą Polską, także z Dwutygodnikiem Młodzieży Katolickiej Droga, chciałem przeprowadzić taki cykl wywiadów z synami i córkami żołnierzy wyklętych. To znaczy, początkowo myślałem, że te wywiady po prostu zostaną opublikowane na łamach mediów, z którymi współpracowałem. Jednak one były na tyle obszerne i, jak mówili czytelnicy, na tyle ciekawe, że pojawiły się takie pomysły, żeby ukazała się ta książka, ukazały się te wywiady w osobnej publikacji. I w 2014 roku ukazał się pierwszy tom książki Wilczęta, Rozmowy z dziećmi żołnierzy wyklętych, a w kolejnym, w 2015 roku, Wilczęta 2, kontynuacja, ogółem 24 wywiady z synami i córkami żołnierzy wyklętych. I to był taki moment. No oczywiście ta książka spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem wśród czytelników, bo po pierwsze temat, który nie był na taką skalę wcześniej ruszony, czyli nie tylko represje wobec samych żołnierzy podziemia, ale również wobec ich żon, narzeczonych, wobec ich synów, córek, bo w tych wywiadach nie chodziło tylko o to, żeby pokazać historię ojca bądź matki, a czasem obojga spośród nich, ale żeby pokazać też represje, które dotyczyły samej rodziny. I to w pewien sposób było odkrywcze. Oczywiście pojawiały się już wcześniej jakieś pojedyncze wywiady, ale to był pierwszy taki zbiór, który miał na celu pokazanie tego aspektu historii żołnierzy wyklętych. I w związku z tym
Byłem zapraszany na wiele spotkań autorskich, jakichś prelekcji, czy to w szkołach, ale też w domach kultury, w bibliotekach publicznych, organizowanych przez różne stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, przez parafie, przez kluby Gazety Polskiej, rodziny Radia Maria. Pamiętamy doskonale, jak wyglądało to zainteresowanie tematem żołnierzy wyklętych w latach 2013, 14, 15, 16 i zobaczyłem wtedy, jak duże jest to środowisko, jak coraz prężniej ono działa, jak często są zapomniane jakieś lokalne sprawy, które z różnych przyczyn nie mogą się znaleźć w różnych mediach ogólnopolskich, czy to wprost, ściśle zajmujących się tematem historii XX wieku, czy to naukowych, czy popularno-naukowych. No bo wiadomo, są różne tematy, które trzeba przedstawiać. Nie istnieje wyłącznie temat powojennego podziemia zbrojnego, prawda? Więc wtedy zauważyłem, że jest potrzeba, żeby powstało takie czasopismo, które po pierwsze będzie miało charakter popularno-naukowy, czyli ono będzie, przepraszam za kolokwializm, ale takie zjadliwe. Niekoniecznie będzie ono takim z całym aparatem naukowym, chociaż oczywiście wśród autorów kwartalniku są również profesjonalni historycy i osoby z tytułami naukowymi, żeby był to kwartalnik po prostu do poczytania na temat podziemia powojennego, ale jednocześnie, żeby to było, tworzyło pewne środowisko, które wokół tego kwartalnika, jak się później okazało, powstało. I żeby było pewną próbą konsolidacji tego środowiska. I pierwszy numer kwartalnika ukazał się końcem 2015 roku. W zasadzie to był przełom 2015-2016 roku. Każdy z numerów, dotychczas ukazały się 24 numery tego czasopisma, ma prawie 300 stron, więc jest to taka forma książki, broszury obszernej. I cóż, i dzięki temu udało się jeszcze więcej osób poznać, autorów pozyskać. Dzięki temu udało się stworzyć 24 numery, które opowiadają zarówno o wybranych wycinkach jako tematy numeru historii powojennego podziemia czy lub form upamiętnienia tegoż właśnie ruchu powojennego. Natomiast udało się stworzyć także szereg tekstów, które no, w innych realiach być może by nie powstały, albo gdyby się ukazały, to ukazałyby się w różnych czasopismach jako pewne przyczynki, a tutaj jest pewna próba no, takiego stopniowego rozszerzania wiedzy na temat żołnierzy wyklętych. No i to oczywiście też wiele inicjatyw, które powstały wokół kwartalnika wyklęci. A zaraz do inicjatyw przejdziemy. Jeszcze jedno moje pytanie, czy takie pismo w sposób ciężki, łatwy się redaguje, to jest trudna robota, krótko mówiąc? No, oczywiście plusem jest to, że jest to kwartalnik, więc ten proces wydawniczy jest rozciągnięty na te parę miesięcy. Nie jest to sytuacja, w której trzeba byłoby numer przygotować w ciągu tygodnia czy dwóch. Mogę zauważyć, że jest bardzo wiele osób, które chcą współpracować, nadsyłają swoje teksty. Myślę, że w roku 2016-17 było większe zaangażowanie mimo wszystko. I chociaż oczywiście nadal jest wielu autorów, którzy chcą o tym pisać, to jednak wydaje mi się, że na początku była to no, taka pewna nowość. To zawsze jest tak, że jak coś jest nowego, to jest większe tym zainteresowanie i jednocześnie więcej osób chce współpracować, ale absolutnie nie mogę narzekać. Powstało takie środowisko czasem do kilkunastu osób, które pracują nad każdym numerem kwartalnika i oczywiście grono współpracowników. Oczywiście to nie jest tak, że są to wyłącznie osoby, jacyś działacze lokalni, chociaż między innymi właśnie dla nich powstało to czasopismo, ale też, jak wspomniałem, są historycy z Instytutu Pamięci Narodowej, z różnych uczelni, są wreszcie pasjonaci, którzy w swojej lokalnej społeczności te historie badają i których być może czasem niezbyt doceniano. To znaczy ktoś nie był z wykształcenia historykiem, ktoś nie miał jakiegoś tytułu naukowego przed nazwiskiem i czasem jego
badania, jego ustalenia, które prowadził w swoim terenie, były przyjmowane jako takie z pewnym dystansem, prawda? Bo to nie historyk, bo to może nie do końca wiarygodne. I oczywiście to nie jest tak, że co te osoby napisały zawsze było prawdziwe i zawsze należało opublikować, ale faktem jest, że wiele tych osób odkryło nowe aspekty historii żołnierzy wyklętych. Pamiętam do dzisiaj jednego takiego regionalistę, historyka amatora z ziemi lubawskiej, który na ścianie w swoim domu miał wojskową sztabówkę, mapę i pineskami i nitkami odrysowywał szlak bojowy jednego z oddziałów podziemia niepodległościowego, oddział Marcjana Sarnowskiego, pseudonim Cichy. Dosłownie dzień po dniu, gdzie się znajdowali, w jakiej miejscowości, jeśli na przykład dwóch żołnierzy udało się na jakiś patrol do innej miejscowości, to inną nitką to odrysowywał, no i powstało no, niesamowite dzieła, również przez to różne teksty, więc to jest właśnie środowisko takich pasjonatów. No, też jesteś takim pasjonatą i bardzo dobrze, bo też interesujące jest dla mnie to, że ktoś łamie taki też monopol wydawniczy tylko instytucji czy miejsc, które tylko danym tematem się zajmują, a no, powiedziałaś o swoim wieku, ja też mogę powiedzieć o swoim. Ja jestem z kolei rocznik 1974, to ja pamiętam doskonale czasy, mimo że to były czasy nastoletnie, po 89 roku, w jaki sposób ciągle pisano i utrwalano pewien stereotyp związany z niepodległościowym podziemiem antykomunistycznym, łącznie z głównym dziennikiem, który wtedy się ukazywał, czyli Gazetą Wyborczą, i to było cały czas powielanie różnych bzdur historiografii komunistycznej, postkomunistycznej. To byli ciągle w zasadzie bandyci, antysemici, rzecz jasna, no tacy faszyzujący goście, którzy nie wiadomo dlaczego po tych lasach siedzieli. A jak z perspektywy Krakowa, jak gdyby wydaje się tego typu pismo? Pytam o to nie bez powodu, bo ja często bywam na Podlasiu, na Białostoczyźnie czy na Lubelszczyźnie. Tamte tematy są związane też z takimi historiami bardzo rodzinnymi. Ostatnio jak nagrywałem jedną z relacji, która dotyczyła akurat spraw dotyczących ukrywania Żydów na Białostoczyźnie, no to zawsze pytam o tak zwaną datę graniczną II wojny światowej, czyli o ten 45 rok. I pani, z którą rozmawiałem, powiedziała, no gdzie, no wojna się nie skończyła, zwłaszcza na tych terenach w naszej okolicy w 45 roku. No byli leśni, ta wojna trwała co najmniej do 52 roku. I tak w większości odpowiadają mieszkańcy na tak zwanej całej ścianie wschodniej, także na Podkarpaciu toczono nie tylko walki z Wojskiem Sowieckim, z KBW, ale także często z bandami UPA, które najeżdżały w sposób dosyć dotkliwy lokalne miejscowości, a często też się sojusze zmieniały. Na przykład na Lubelszczyźnie czasami walczono z partyzantką UPA, a następnego dnia z partyzantką UPA zawierano sojusz i walczono z partyzantką sowiecką i tak dalej. Jak z perspektywy krakowskiej wydaje się tego typu pismo? Że trzeba tutaj zaznaczyć, że jakby pismo nie ma charakteru wyłącznie regionalnego, prawda? To nie jest pismo, które dotyczy spraw Małopolski, dawnego województwa krakowskiego. Podejmujemy tematy, nawet bym powiedział, że może czasem nawet właśnie ta Małopolska, czy raczej to, co obecnie nazywamy Małopolską, nie jest przesadnie doceniane w kwartalniku. Bo na przykład nie było jeszcze tematu numeru o zgrupowaniu partyzanckim Józefa Kurasia Ognia. Natomiast piszemy i o Suwalszczyźnie, i o Białostoczyźnie, i o Lubelszczyźnie, i Północne Mazowsze. A zdarzało się także trochę tekstów na temat podziemia niepodległościowego, które działało na ziemiach zachodnich, czy na ziemiach zachodnich, czy północnych, tak, które znalazły się w wyniku postanowień jałtańskich w granicach powojennej Polski. No, oczywiście Kraków jest może niektórzy twierdzą specyficznym miastem pod względem takiej pamięci historycznej. W Krakowie marsze pamięci żołnierzy wyklętych nawet w czasach świetności tych marszów one nie miały takiego charakteru jak na przykład w Warszawie czy w wielu innych miastach. One były zawsze trochę spokojniejsze i mniej czy w Hajnówce.
No to zdecydowanie. Natomiast takim probierzem, jak kwartalnik jest przyjmowany tutaj w Krakowie i ta inicjatywa, która towarzyszy kwartalnikowi, są coroczne gale kwartalnika Wyklęci. Wydarzenie, które odbywa się od 2017 roku, w tym roku niestety nie odbyło się na taką skalę jak w latach poprzednich. Początkowo w Muzeum Armii Krajowej, później w Hali Sokoła. No to było wydarzenie, które skupiało około 500-600 uczestników. Oczywiście część z nich to były osoby, które przyjechały z różnych stron Polski, a nawet Polonia. Natomiast część oczywiście to mieszkańcy Krakowa, więc wydaje mi się, że w obecnych realiach skupić około 500-600 osób, które, podkreślam, przychodzą dobrowolnie. To nie chodziło o to, że poprosiłem znajomego dyrektora szkoły podstawowej czy szkoły średniej, żeby przeprowadził trzy klasy i w ten sposób zapełniłem frekwencję. A tak niestety czasem bywa, że średnia wieku słuchaczy jest bardzo niska, ale nie z tego powodu, że młodzi ludzie chcą przyjść na jakieś spotkanie, tylko dlatego, że dostają za to na przykład jakąś tam ocenę bardzo dobrą za aktywność, prawda, że przyjdą na spotkanie dotyczące historii. Natomiast tutaj przychodzi na to wydarzenie i mam nadzieję, że w przyszłym roku ono będzie już miało zwyczajny, coroczny charakter, no ponad 1,5 tysiąca osób, więc te wydarzenia zawsze robiły no duże wrażenie na osobach, które przyjeżdżały i pokazywały, że Kraków ma potencjał, żeby o takich sprawach patriotycznych mówić. Zresztą przecież moja inicjatywa nie jest jedyną w Krakowie, bo jest i przecież park imienia doktora Henryka Jordana, gdzie powstają popiersia wybitnych Polaków, między innymi również żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego, jest środowisko obszaru południowego Zrzeszenia WiN, środowiska społeczno-kombatanckiego. Jest przystanek IPN Historia, więc oczywiście to nie jest tak, że kwartalnik Wyklęci w Krakowie, w Małopolsce jest jedyny. Absolutnie nie, ale w jakiś sposób wpisuje się w szereg tych inicjatyw, które istnieją. Kejtań, to jeszcze ostatnia rzecz, taka bardzo techniczna. Gdzie potencjalni nasi słuchacze, oglądający ten materiał, mogą nabyć kwartalnik przez ciebie wydawany? No, można oczywiście szukać w salonach prasowych typu Empik, InMedio, Relay i tam się kwartalniki pojawiają. Oczywiście czasem trzeba gdzieś głębiej szukać, bo nie zawsze są w jakimś miejscu wyeksponowanym. Natomiast można także zamówić prenumeratę. Szczegóły są bądź w kwartalniku, można te informacje znaleźć, ale także poprzez księgarnię internetową Miles, gdzie w korzystnych cenach można ten kwartalnik nabyć. Również numery Jesteś. archiwalne. Dodajmy jeszcze tylko, że numery archiwalne też to jest taka praktyka, którą wprowadziłem od samego początku. Egzemplarze ze zwrotu, wiem, że to jest taka też techniczna, ale sam redaktorze zapytałeś o to, więc też dopowiem, że egzemplarze ze zwrotów, które nadają się jeszcze absolutnie do używania, one są nadal w obiegu i w cenach no, symbolicznych, bo 4,50 za egzemplarz czy 3,30 za egzemplarz. Taki używany kwartalnik można nabyć, co pozwala czasem osobom, których nie stać na to, żeby wydawać 12 czy 25 zł na nowy numer kwartalnika, żeby nabyć je w promocyjnej cenie. No, wydaje mi się, że za prawie 300 stron 4,50 to nie jest wygórowana cena. Zachęcam Państwa do czytania kwartalnika Wyklęci, ale to nie jest jedyna działalność Kajetana Rajskiego. Jako człowiek skromny nie mówię o tym, ale Kajetan także wydaje książki. Tutaj w moje ręce, dzięki uprzejmości Kajetana, byłem w Krakowie. Zaraz o tym Państwu opowiem. No, otrzymałem w prezencie, za co bardzo dziękuję, książkę księdza Franciszka Rutkowskiego, arcybiskupie Janie Cieplaku. Przypomnijmy w paru zdaniach dosłownie postać, bo to jest, proszę Państwa, gotowy scenariusz filmowy. Gdybyśmy mieli normalne środowisko filmowe, które rzeczywiście szuka ważkich tematów, a nie głupich, no to mają gotowy scenariusz. Wystarczy sięgnąć po tą książkę, przeczytać ją i rozpisać na scenopis, i to jest gotowy scenariusz fantastycznego filmu fabularnego. No, takich tematów jest oczywiście bardzo dużo. Ta publikacja to jest wznowienie biografii arcybiskupa Jana Cieplaka. Napisał ją ksiądz Franciszek Rutkowski, który wraz z arcybiskupem Cieplakiem był oskarżony w czasie moskiewskiego procesu księży.
Arcybiskup Cieplak sprawował swoją posługę kapłańską w Petersburgu, zarówno w czasach caratu, jak i w początkach panowania bolszewików, i został podczas tego procesu właśnie po aresztowaniu przez bolszewików skazany na karę śmierci. Ostatecznie tego wyroku nie wykonano wskutek interwencji przede wszystkim Stolicy Apostolskiej, natomiast później go wysłano przez Łotwę do Polski. Stamtąd udał się do Ojca Świętego po to, żeby no, przedstawić sytuację Kościoła katolickiego w Rosji bolszewickiej, i następnie udał się w taką podróż do Stanów Zjednoczonych, do tamtejszej Polonii. Tam też zmarł, a jego szczątki znajdują się w katedrze wileńskiej. Tam został pochowany. Taka postać, która wydaje się nie dość znana w wymiarze historycznym w Polsce, ale też wydaje mi się, że nie dość znana w ramach Kościoła. To znaczy jego proces beatyfikacyjny się toczy, ale to już trwa dosyć długo. No i mam nadzieję, że to wznowienie tej publikacji, tej biografii, chociaż w odrobinę się w jakimś stopniu przyczyni do przypomnienia o arcybiskupie Janie Cieplaku. Ale nie tylko tego rodzaju książki, nie tylko tę książkę wydał, wznowił Kajetan Rajski. Kajetan Rajski jest też wielkim sympatykiem Feliksa Konecznego. Nomen omen, księgarnia, gdzie część publikacji, które ja tutaj tylko mam na biurku, dwie konkretnie, można nabyć na ulicy zresztą Feliksa Konecznego 8, nomen omen. Kajetanie, skąd twoja fascynacja profesorem Konecznym? Znaczy, chciałem zaznaczyć, że wydajemy publikacje dotyczące i powojennego podziemia niepodległościowego, bo Kwartalnik Wyklęci to nie jest jedyne no, czasopismo jedyne, ale publikacja nie jedyna, którą na ten temat wydaliśmy dotychczas. Powstał między innymi monumentalny album Roberta Radzika, naszym hasłem Bóg i Ojczyzna, Okręg Białostocki Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w latach 45-56, 650 stron, naprawdę duże dzieło, gdzie są zawarte setki fotografii, a też skany dokumentów. Wydaliśmy również słownik biograficzny podziemia niepodległościowego na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie, 1800 biogramów. Mamy w planach również wydanie takiego słownika biograficznego dotyczącego żołnierzy wyklętych, którzy działali w Beskidzie Makowskim, czyli już teren obecnego województwa małopolskiego. Też wkrótce ukaże się publikacja doktora Waldemara Brendy, Żołnierze wyklęci na Warmii i Mazurach. Więc ukazał się cały szereg publikacji dotyczących tematu żołnierzy wyklętych, ale również wznawiamy publikacje często autorów zapomnianych. I tutaj takim pierwszym autorem, którego wznowiliśmy na szerszą skalę, był Ferdynand Antoni Ossendowski. Wprawdzie po roku 89 ukazywały się na przykład Lenin, czy Przez kraj ludzi, zwierząt, bogów, czy parę innych jeszcze tytułów, tych najbardziej znanych Ossendowskiego, ale dotychczas udało się wznowić 28 tych książek, niektóre po raz pierwszy od roku 89, przypominając o autorze, który w dwudziestoleciu międzywojennym był po Henryku Sienkiewiczu najbardziej poczytnym polskim autorem w świecie. No na pewno obecnie już gdybyśmy takie zestawienie mieli stworzyć, to święta Faustyna Kowalska niewątpliwie wyprzedziła obu z nich, najczęściej tłumaczonego polskiego autora. Natomiast wydaje mi się, że nadal byłby w czołówce, mimo że w Polsce praktycznie po upadku komunizmu jest no, znany bardzo wąskiemu gronu osób. Natomiast warto jeszcze przypomnieć, że komuniści tak nie znosili Ossendowskiego głównie za książkę o Leninie, ale nie tylko, za jego po prostu antykomunizm, że nawet po jego śmierci tam wykopywali zwłoki, żeby się upewnić, że on to on. Tak, jest taki przekaz pochodzący od grabarza, który wprawdzie po latach, ale opowiadał właśnie o tym, że w styczniu 1945 roku, już po zajęciu okolic Warszawy przez Armię Czerwoną, przyjechał oddział NKWD, który rozkopał grób Ossendowskiego, żeby sprawdzić, czy faktycznie ten osobisty wróg Lenina nie żyje, bo przypomnijmy, że ta jego publikacja Lenin była absolutnie demaskatorska, szczególnie dla zachodnich surowo zakazana elit. W PRL-u.
Tak, no to wszystkie książki Osendowskiego trafiły na indeks, nawet te dotyczące spraw absolutnie jakichś trywialnych. Tam Osendowski pisał powieści dla młodzieży, Orły podkarpackie, Wańko z Lisowa, Na straży. No to były takie książki, to były takie książki do poczytania dla powiedzmy 13-14-latków, może nawet 12-latków, a one też oczywiście trafiły na indeks, więc tu nie chodziło o konkretne publikacje, ale o autora. No i oczywiście też książka Ludzie, zwierzęta, bogowie, gdzie opisywał swoją ucieczkę przez Azję Centralną przed Czeką, przed bolszewikami. Całe szczęście, że w ostatnich miesiącach ta publikacja trafiła do kanonu lektur szkolnych. Wprawdzie jako publikacja nieobowiązkowa, ale mam nadzieję, że chociaż część tych nauczycieli uczących języka polskiego tę książkę wybierze i przedstawi bardzo pasjonującą opowieść o tym, jak w warunkach syberyjskiej zimy w tajdze próbował przetrwać. Ale wracając do postaci Feliksa Konecznego, to już 2 lata temu, rok temu udało się wznowić kilka broszur Feliksa Konecznego, dotychczas niewydanych, między innymi Polska kwestia litewska, o pierwotnej polskości Rusi Czerwonej, również broszura dotycząca sporu między Polską a Czechosłowacją, dotyczącą Śląska Cieszyńskiego. Natomiast w tym roku pojawił się pomysł, żeby stworzyć wznowienie dzieł zebranych Feliksa Konecznego, żeby zebrać je do jednej serii. I wszystko to, co Feliks Koneczny pisał, a było tego niezwykle dużo, żeby zawrzeć właśnie w kilkunastu, jak wówczas przypuszczałem, obecnie przypuszczam, że to będzie około 25-30 tomów, każdy po prawie 1000 stron. I dotychczas ukazały się 2 tomy dzieł zebranych Feliksa Konecznego. Trzeci tom jest już ukończony, powinien ukazać się w połowie grudnia, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ukażą się przynajmniej 3-4 tomy kolejne dzieł zebranych. Od razu chciałem zaznaczyć jedną rzecz, bo często pojawiają się o to pytania, czy ten tekst, który jest zamieszczony, te teksty Feliksa Konecznego, czy one są w opracowaniu naukowym? I od razu odpowiadam, że nie, z tego względu, że trzeba było podjąć decyzję. Albo tworzymy dzieła zebrane, które są na tyle obszerne, że publikujemy wszystkie, ale bez komentarza, bez opracowania, albo też wydajemy dzieła wybrane i wtedy możemy sobie pozwolić na to, żeby ukazywały się one z jakimiś odpowiednimi przypisami współczesnego redaktora. Wybraliśmy ostatecznie tę formę właśnie dzieł zebranych, chociaż trzeba przyznać, że no nie wszystkie publikacje nadawałyby się do jakiejś obszernej redakcji, z tego względu, że choćby książka Konecznego, która ukazała się w drugim tomie, Dzieje Śląska, to była publikacja popularno-naukowa, która miała za zadanie nie tylko opowiedzieć w sposób taki popularno-historyczny historię Śląska, ale też obudzić świadomość narodową wśród mieszkańców tego regionu. I stąd współczesna historiografia stwierdziłaby, że jest tam sporo uproszczeń, sporo błędów nawet. I oczywiście nie jest tak, że to, co napisał Feliks Koneczny, to jest absolutna prawda, bo pisał w określonych realiach, z określonym dostępem do źródeł. Więc z tego zrezygnowaliśmy właśnie na rzecz tego, żeby opublikować wszystko. Jego recenzje, jego broszury, książki, artykuły naukowe, popularno-naukowe, przyczynki dotyczące ówczesnych wydarzeń, na przykład w tomie trzecim będzie jego tekst Oświata o dobrobyt w Galicji, dotyczące jak najbardziej ówczesnych spraw społecznych. I też chodzi o to, żeby po prostu tę postać przypomnieć. Wspomniał redaktor o tym, że nowa siedziba kwartalnika Wyklęci mieści się właśnie przy ulicy Feliksa Konecznego w Krakowie. To jest niewielka ulica na Żabińcu, ale chodzi o to, żeby ten pewien przypadek, który się pojawił, że taka ulica w Krakowie się znalazła, skorelować z jakimiś współczesnymi już w 2021 i w kolejnych latach działaniami na rzecz przypomnienia twórczości Feliksa Konecznego. Bo to jest też miejsce spotkań, nie tylko siedziba kwartalnika, czy też nie tylko miejsce dystrybucji, sprzedaży książek, które Kajetan Rajski wydaje, ale też miejsce spotkań. Mieliśmy okazję właśnie się spotkać na spotkaniu, które Kajetan organizował z księdzem profesorem Dariuszem Oko.
To nie było jednorazowe spotkanie i taki wypadek, taki incydent, że to się raz zdarzyło, tylko rozumiem, że były wcześniejsze spotkania i planujesz następne, jeśli tak, to jakie? Początkiem września tego roku powstało Centrum Edukacji Patriotycznej imienia profesora Feliksa Konecznego, które właśnie działa w nowej siedzibie Kwartalnika Wyklęci, Fundacji Kwartalnika Wyklęci. 4 września odbyło się otwarcie tego lokalu i wówczas podczas takiego wykładu inauguracyjnego, możemy tak to określić, wygłosił parę słów na temat egzekutorów z wileńskiego KDW Armii Krajowej profesor Tomasz Balbus. Bardzo ciekawe sprawy dotyczące takich postaci jak Sergiusz Kościołkowski, pseudonim Fakir, niesamowita trzytomowa publikacja wydana przez Instytut Pamięci Narodowej poświęcona Fakirowi, a przy okazji oczywiście pojawia się tam nazwisko chyba najbardziej znanego członka egzekutywy wileńskiej, czyli Sergiusza Piaseckiego, znanego autora, który część tych spraw opisał w publikacjach Człowiek przemieniony w wilka i Dla honoru organizacji, chociaż oczywiście z perspektywy takiej historycznej można byłoby mieć wątpliwości co do niektórych opisów, które tam Piasecki zawarł, ale niewątpliwie dzieła absolutnie wciągające, powieści świetne, które pokazują realia, jak to faktycznie wyglądało, nie od takiej lukrowanej strony, ale w taki sposób rzeczywisty. Odbyło się również spotkanie z małopolską kurator oświaty Barbarą Nowak na temat współczesnych zagrożeń dla dzieci i młodzieży. Również gościem centrum był Robert Rudnicki, historyk, który napisał książkę na temat oddziału kapitana Huberta Jury, Toma, zagadkowej, kontrowersyjnej postaci, i o tej właśnie postaci opowiadał w czasie wykładu. I mieliśmy okazję spotkać się podczas wykładu księdza profesora Dariusza Oko, który opowiadał o lawendowej mafii w kościele. No, spotkanie, które przyciągnęło około 50-60 słuchaczy, co wydaje mi się, że w obecnych realiach, kiedy osób się obawia przed tym, żeby pójść na jakieś spotkania otwarte, a przede wszystkim, kiedy mam wrażenie w wyniku zamknięcia w domach, troszeczkę się jako społeczeństwo rozleniwiliśmy i niespecjalnie już nam się chce chodzić w różne miejsca, to jest całkiem niezły wynik. Chociaż oczywiście życzyłoby się, żeby tych osób było jeszcze więcej. Będą rzecz jasna kolejne spotkania, myślę, że jedno, nawet może dwa miesięcznie takie spotkania w Centrum Edukacji Patriotycznej będą się odbywały. Chodzi o to, żeby to miejsce żyło. Mieliśmy też gości z lokalnej szkoły podstawowej, dwie klasy ósme przyszły, aby posłuchać o historii Polskiego Państwa Podziemnego i Żołnierzy Wyklętych, więc w Centrum Edukacji Patriotycznej się dzieje i mam nadzieję, że będzie się działo nadal. Kajtanie, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Proszę Państwa, widzą Państwo, jak się chce, to można. Młody człowiek, wszyscy narzekają na młodych ludzi, że się niczym nie interesują, a to nieprawda. Kajtan Rajski, redaktor naczelny Kwartalnika Wyklęci. Zachęcam do lektury, zachęcam do czytania. Bardzo dobre pismo. No i też osoba, człowiek, który wznawia fantastyczne książki, fantastyczne tematy, fantastyczne osoby nam przypomina, bo też mamy czasami taki społeczny kłopot z tym, że trochę wymazaliśmy Kresy, wymazaliśmy trochę Lwów, Wilno, inne tereny jeszcze z okresu pierwszej RP z naszych głów, a tam się działa poważna historia, tam byli poważni zawodnicy wagi ciężkiej. Kajtanie, bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo.